Nasi dwaj kandydaci do oświęceń prezbiteratu, drodzy rodzice, bliscy, alumni i proboszczowie rodzinnych parafii i parafii praktyk. Wyświęcamy dziś dwóch prezbiterów dla naszej diecezji bielsko-żywieckiej. Wraz z nimi słuchamy tej Ewangelii, która mówi o wybraniu i posłaniu przez Jezusa 72 uczniów. Dziś tym wyświęconym oni są bliżsi niż nawet apostołowie w liczbie 12. Dlatego wsłuchajmy się w tekst dzisiejszej Ewangelii jako słowo na drogę dla tych dwóch dziś wyświęcanych. Zanim Jezus pośle owych 72 mężczyzn gdzieś w drodze w Samarii do Jerozolimy, trzech innych usłyszy słowa, które brzmią jak tematy wzięte z przygotowania do święceń w seminarium. Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Wojciechu i Pawle, godząc się na swoistą mobilność w służbie, w granicach co najmniej naszej diecezji, chcecie także przedkładać sprawy Jezusa nad zobowiązania wobec bliskich. Pamiętając o słowach, które Jezus wypowiedział wobec człowieka, który pragnął uczestniczyć w pogrzebie swojego Ojca. Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Przyrzekacie dziś trwać wiernie i nie cofnąć wyrażonej decyzji, pamiętając o słowach Jezusa: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wtecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Moi drodzy, dziś wyświęcani, 72 Jezus wpierw wyraźnie i publicznie wyznaczył, a następnie posłał tam, dokąd zamierzał sam przybyć. Dziś wobec swoich bliskich, nas zgromadzonych w tej katedrze, także wielu diecezjan, którzy mogą nas śledzić przez internet, przestajecie być kandydatami, a stajecie się wyświęconymi i posłanymi, gotowi iść zawsze tam, dokąd Jezus przez was chce dotrzeć. Zamierza pójść do konkretnej parafii, konkretnych dzieł i ludzi, przez waszą obecność i gorliwość w wypełnianiu Jego zamiarów, gdziekolwiek tylko będziecie. Jezusowe słowa i czyny znane nam z Ewangelii wciąż powtarzają się w życiu Kościoła. On posłał niegdyś 72 wobec tak ogromnych potrzeb, że już wtedy widział potrzebę modlitwy do Boga o nowych, jakby miał to być problem ponadczasowy Kościoła. Wtedy posyłał 36 par uczniów, 72 razem, co nawet jak na potrzeby kilku milionów samych Żydów żyjących w tym czasie na pewno było za mało, nie mówiąc przecież o zamierzonej misji wobec całego świata. Dziś Jezus posyła jedną parę neoprezbiterów do kilkuset tysięcy diecezjan, nie mówiąc już o potrzebach misji w świecie. Posyła was dwóch i na jednego z was przypada 10 zmarłych księży w ostatnim roku. Takie są statystyki. Dlatego Jezusowe wezwanie do modlitwy o nowe powołania jest natarczywe. Żniwo wielkie, lecz robotników niewielu. Błagajcie więc Pana żniwa, ażeby wypędził robotników na swoje żniwo. Już wtedy Jezus podkreślił ważność każdego, zwłaszcza dla czasu, który się nie powtórzy, jak to się ma ze żniwami. Bo w jakimś momencie dziejów zbawienia potrzeba wielu do głoszenia Ewangelii, a liczby święconych czy składających śluby zakonne wciąż wołają o więcej, dużo więcej. Jezus podkreśla dramatyzm sytuacji przez obraz zboża dojrzałego, który musi być zebrane w krótkim czasie. Nie można ani zacząć żniw wcześniej, ani je przedłużać. Nic z niedojrzałego zboża, ani z pustych kłosów, kiedy ziarno już się wysypało. Potrzeba po prostu więcej robotników na ten właśnie stosowny czas żniwa.
Owi robotnicy, o których Jezus każe prosić, są określani słowem ergates, które określa robotników, najemników, bez specjalnych kwalifikacji, nawet marnych, a nawet podstępnych współpracowników, bo takich także zna święty Paweł. Pan przynagla do błagania wyrażonego modlitwą o posłanie jakichkolwiek robotników, byle choć liczba zbliżała się czy odpowiadała skali potrzeb. Jezus, Pan żniwa, jest zdeterminowany, dlatego prosi o nasze błaganie o nowych robotników. On zaś zatroszczy się o ich posłanie. Użyty w tym miejscu czasownik ekballo w kontekście tego dramatyzmu żniwa lepiej jest oddać nie przez posłać, ale wypędzić, wyrzucić, żeby poszli, żeby zapełnili potrzeby i pustkę. Kiedy więc prosić będziemy o robotników na żniwo, on zatroszczy się o sposób dotarcia, posłania, poruszenia, aby żniwo naprawdę jako wielkie było zebrane. Po wezwaniu do modlitwy o nowych robotników dla naglącego żniwa Jezus przynagla 72. Wyruszajcie, oto posyłam was jak jagnięta w środek wilków. Nie są to obiecujące perspektywy. Porównanie sytuacji posłanych do jagnąt, a nie owiec, dorosłych, które znalazły się teraz w środku wilków, wśród wilków, wskazuje, że misja będzie trudna i niebezpieczna. Według słów Jezusa głosiciel Ewangelii ma być bezbronny i łagodny, a także niespecjalnie wyposażony w jakieś narzędzia obrony. Nie może mieć nawet miecza, gdy w tym czasie, w którym Jezus mówi te słowa, niemal każdy, kto wyruszał w podróż, zabierał choćby krótki miecz dla obrony przed zbójcami. Gdy posłani nie zostaną gdzieś przyjęci, nie wspominając prześladowania, mają po prostu iść gdzie indziej, byle z Ewangelią na ustach. Powierzona misja głoszenia zbawienia w Jezusie ma stanowić priorytet, zaś posłani winni zrezygnować z tego, co mogłoby ich w czymkolwiek obciążyć w realizacji tej misji. Zagrożeniem dla misji wtedy mogła być sakwa z pieniędzmi, torba na żywność, czy nawet sandały, a nawet przedłużające się, bo zapewne orientalne, długie pozdrawianie. Jeżeli jednak to pozdrowienie służy misji i stanowi wezwanie Bożej łaski, to Jezus mówi, gdy wstępować będziecie do jakiegokolwiek domu, wpierw mówcie pokój temu domowi, a więc jednak pozdrowienie. Krótkie. Pierwszym adresatem misji uczniów Jezusa jest cały dom. Wówczas z Ojcem i Panem domu na czele. Wypowiadane wówczas pozdrowienie pokój temu domowi wyraża nie tyle życzenie zdrowia, błogosławieństwa i pokoju, ale ogłoszenie, że to sam Chrystus wkracza przez swojego wysłannika, głosiciela Ewangelii i szafarza sakramentów do całego domu, do całej rodziny, że powstaje oto w tym domu kościół domowy. Przyjęcie głoszonej Ewangelii zależy jednak od adresatów orędzia. Człowiek przyjmujący głoszone zbawienie i łaskę jest nazwany synem pokoju. Jeżeli pan domu i domownicy zasługują na to miano, to na nich spocznie rzeczywiście pokój, a wysłannicy Jezusa będą mogli zatrzymać się nawet w tym domu. Mają prawo do gościny i wsparcia, zwłaszcza, że Bóg sam zechce zatroszczyć się o ich potrzeby, gdy tylko niepodzielnie zajmować się będą sprawami Królestwa Bożego. Moi drodzy, pierwszorzędnym adresatem waszej misji jest rodzina, niezależnie od tego, w jakiej jest dzisiaj kondycji. Gdy w czasach Jezusa wystarczyło dotrzeć z Ewangelią do Ojca i Pana, by cała rodzina stała się kościołem domowym, to dzisiaj nieraz przyczółkiem dla zdobycia niejednej rodziny jest wasz uczeń chodzący na lekcje religii czy ministrant. To
To wymusza na was poszukiwanie sposobów dotarcia do całej rodziny, do domowego kościoła. Wyruszajcie więc namaszczeni, umocnieni łaską, ze słowem pokoju i błogosławieństwa, dokądkolwiek Pan was pośle. Aby On był przez was w kolejnych miejscach, w kolejnych domach i sposobach głoszenia Jego Ewangelii.